Siemanko, witam w środę. Witam w środę. Słuchajcie, ja coś tutaj zaczynam modzić, żeby wykończyć tutaj ten szczyt. No i wydaje mi się, to będzie jedyne rozsądne wyjście. Tyle, że będę musiał dać tu gwóźdki i te gwóźdki będą musiały nam tak jakby być widoczne. Bo za bardzo to nie mam pomysłu na to. Chociaż kurde, dobry klej też by to ogarnął, nie? Więc nie wiem, czy tego później nie ogarnąć. Chyba coś takiego trzeba będzie zrobić, żeby zamknąć ten temat tutaj. Drugiego takiego samego wytnę. I w sumie by było chyba. Słuchajcie, nie mam w ogóle klam do gąsiorów, więc zaraz będę dzwonił się spytać, czy są na miejscu w hurtowni. Jak coś muszę podjechać. No i będziemy się brali za rozładowywanie dachówki z drugiej strony dzisiaj i takie będą plany na dzisiejszy dzień. Także idę drugi dociąć, żeby z tamtej, z drugiej strony też taki był i chyba jakiś mocny klej tu się zastosuje. Ktoś tam pisał o kleju do szyb z Wurta, że niby bardzo dobrze się spisuje. To przemyślę ten temat, może to zrobimy, a jak nie, to coś innego. Ale myślę, że to będę mógł sobie wkleić później. Tak naprawdę i tam z drugiej strony też, więc powinno to ładnie tu przytrzymać. Jakby jakieś mamuta może, jeśli on też jest na zewnątrz. No zobaczę, coś wymyślę, bo bić tu gwoździ tak naprawdę, no mógłbym niby, ale po co, jak to nie musi być widoczne. Dobra, nic, to lecę. Nie wiem, co dać, czy gąsiory, czy dachówkę na górę. Ale coś się zrobi. Dobra, to zostawiam to tutaj już. Albo wezmę na dół, bo spadnie i pęknie. I zaraz coś będziemy myśleć dalej nad jakimś planem. Jeszcze sobie rozmierzam. 6,25 tu miało być w projekcie, więc pewnie też tak jest, kurde. Tak? No tak by wyszło i tu pójdzie piąta. Okej, okay, zaczynam sobie rzucać dachówkę na górę. Przeliczyłem, ile potrzeba mi tych krawędzi na garaż. Wychodzi 16 sztuk z jednej, 16 z drugiej i zostanie tego luzu nam po dwie, które mamy z całości, które nie zostaną zużyte, więc lepiej niech będą, bo to któryś pęknie albo coś, albo zresztą na przyszłość, w razie czego, nigdy nie wiadomo. Niech tam po jednej sztuce czy po dwie niech będą. Bo za parę lat, w razie co, czy coś miałoby się stać, to już się tego nie dostanie, a dachówek też pewnie trochę zostanie. Więc i niech krawędź, albo gdzieś potłukę ja przy tym, przy kurde, przy montażu, więc lepiej, żeby mieć tam te w zanadrzu. Także co, biorę teraz, rzucę parę tych dachówek i zadzwonię do hurtowni, spytam się o te klamry do gąsiorów, bo całkiem mi to uszło, a no nie mam ich. A tak byśmy po kolei już sobie szli, trochę taśmy rozwijali i po kolei po prostu wszystko robili i zamykali ten temat, żeby już nie wracać, tym bardziej, że później łazić po dachówce to też przypał, bo zaraz gdzieś pęknie jakaś albo coś i będzie lipa. Czy się dzisiaj lepiej trochę czuję? Nie wiem, sam powiem wam, powiem później, bo wiecie, jak to z rana. Może czuję, że jest ok, a później będzie gorzej, a może będzie lepiej, nie wiem. Przeleżałem wczoraj wieczór, także może coś się polepszy. Oby. Wrzucę sobie teraz pierw te na górę te sztuki, a później tu już mam dojście eleganckie do palety, także będę mógł sobie wziąć ją całą i już później sobie podawać. Nie będę musiał już przekładać i następne też już później podochodzę. Tylko tu te ewentualnie jeszcze później poprzerzucam, żeby tego nie przerzucać z palety na paletę, bo to szkoda mojej pracy tak naprawdę. Dobra, wjeżdżam z tym na górę i zadzwonię do hurtowni spytać o te klamry wtedy. Ale dzień dzisiaj pięknie wstaje, takie przymglone. Ładnie, naprawdę dzisiaj. Tak teraz patrzę na to, powiem wam, nie wiem, po co ja robiłem tą przerwę tam na styropian w garażu. Po co mi szczyt w garażu ocieplać? I teraz nie wiem, jak z tego wyjść, czy kupować ten styropian tam, czy chcę odpuścić, ale to wtedy miał dziurę. Ale mógłbym w sumie do samych ład dać ten, nie? Jest styropian z zewnątrz i to też by nie było z tym problemu wtedy. I może tak też zrobię, powiem wam, kurde, bo znowu też doklejać teraz Suporexa to będzie bez sensu. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, mam to, dzwonię do hurtowni. Słuchajcie, zmiana planu nastąpi. Tutaj sobie rozkładałem też te gąsiory, sprawdzałem, jak to będzie szło, bo ogólnie jest
powiedziane, że powinno się je z tamtej strony, skąd częściej wieje, to żeby były, wiadome, tyłem, nie? Żeby wiatr szedł tą stroną, ale u nas, powiem wam, tam południe, tam północ. Bardzo często wieje z północnego zachodu, z zachodu, z południowego zachodu też. Ale chyba częściej z północnego, mi się wydaje. Tam z nadmorza północnego i tutaj bałtyckiego, bardziej od strony Danii, stamtąd zawiewa częściej, więc będziemy to trzymać tak jakby, no już zresztą tak ułożyłem tam, nie? Zaczniemy od tego większego, nie wiem czemu one w ogóle większe są, nie? Tutaj tym, no ale takie są. Tego trzeba będzie lekko chyba podnieść na końcu, żeby jakoś to wyglądało. No i co? I tak to też zrobimy tak naprawdę, więc to jest rozkminione, ale o co chodzi? Słuchajcie, nie ma krawędziowy tej, która miała być w poniedziałek z powrotem, tam, którą pożyczyłem do hurtowni, więc na razie nawet nie ma sensu jechać po te haki, po te klamry do gąsiorów, no bo powiedziałem, że wolę poczekać, jak dzisiaj przyjedzie, to po prostu sobie podskoczy i wezmę sobie tylko 6 tych prawych, bo jeśli bym chciał teraz wystartować z tym, bez nich, i później je zamontować, to by było do zrobienia, ale jednej musiałbym nie przykręcić po prostu, a nie chcę tego robić, więc w związku z tym po prostu teraz pierwsze co, kreskuję całość, później wszystkie gąsiory na górę po długości, żebyśmy mieli to już pod ręką, no i kurde, chodź tu, chyba będę robił tak sukcesywnie, że po prostu kawałek dachówki ułożę, odkręcał kawałek taśmy, przykręcał kolejne gąsiory i tak po kolei, żeby to wszystko szło z koleją, tak mi się wydaje chyba, no bo nie wiem, czy mógłbym, w sumie mógłbym zamontować całe. No zobaczymy, poczekajmy chociaż do tej 12, albo do tego momentu, aż po prostu naładuję tu gąsiorów, naładuję sedachówki, wszystkiego, pokreskuję wszystko i zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Dobra, ostatnia krecha, mam tylko nadzieję, że deszcze nie przyjdą, tak jak prognozy zapowiadają, że ma być sucho teraz przez większość czasu, chyba do poniedziałku czy do wtorku, więc mam taką nadzieję, że tak też zostanie. A nawet jeśli mi zmyje, to trudno, strzelę jeszcze raz tam któreś później następne. Najważniejsze, żebym sobie poukładał już w rzędach tyle, ile potrzebuję tych dachówek przygotować, to też to będzie inaczej szło. Całkiem, nie wiem, jak te kominki dawać wentylacyjne, czy dawać je tu na samym winklu, tak jak będzie okap tu mniej więcej. Nie, tu nie mogę, mam styropian, czyli muszę trochę głębiej, co ja gadam. Czy gdzieś tutaj będą, pewnie w tym rzędzie gdzieś. Czy dawać niżej, czy podnosić wyżej je tam do wysoko? Niby lepiej te działają, tak jak są wysoko. Gdzieś tam słyszałem kiedyś. No ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, tu mamy tak. I tu tak, strzelam ostatnią i mamy ten temat zrobiony, że biorę się za wrzucanie gąsiorów teraz na górę. Sprawdzę tą taśmę, czy rozmiarem dobrą wziąłem, bo wziąłem 390. I zobaczę, jak to tu będzie leżeć tak naprawdę, czy to wszystko będzie tak, jakbym chciał. Czy nie za krótka, ani nie za długa będzie ona. Kurde, nawet kreskę ma elegancko. Ej, będzie elegancja i będzie tylko tak ją lekko się będzie zwijać i będzie spoko. Czyli chyba idealny to będzie rozmiar, wydaje mi się. Tak, o, i nawet będziemy mogli dać ją lekko... Co tu się przykleja mi, ty? A nie, to... się zahaczyło wkręta. Nie trzeba będzie żadnymi liniami się pierdzielić, tylko elegancko trzymać tutaj do łaty i będzie fajnie. No i dobra, i tak to będziemy robić. Spoko, czyli dobry rozmiar. No, rzucam te gąsiory i powiem wam, że jakbym chciał robić pierwszą bez tych krawędziówek, to i tak mi wyjdzie na to, że będę musiał, nie będę mógł przykręcić tej ostatniej tutaj. No bo tamten bym sobie podokładał spoko, a tą ostatnią będę musiał wsunąć. Więc albo tu zaspinkować dobrze to później, a nie, jak wsunę, to nie zaspinkuję, bo to będzie przykręcone. Więc trochę lipa zaczyna wychodzić, powiem wam, z tego. Przestaje mi się to podać, mam nadzieję, że przyjedzie ta krawędź, bo będzie źle wtedy. Wiecie, jak to pogoda jest ładna, można by było jechać, chyba że dół zacznę kłaść. Przynajmniej na jakimś kawałku. Mam pokreskowane. Jeśli bym poukładał wszystkie, no tak, może zrobimy. Zawsze to coś do przodu, nie? Wszystko będzie już na górze, więc nie będę musiał po niej latać. Chociaż do połowy, tam do momentu wejścia mógłbym sobie dokłaść, bo to nie zmienia chyba nic, tak? No tak, nie zmienia nic. No dobra, to tak zrobimy. Dobra.
to jadę z tym. I dobra, zaczynam rozkładać dachówę na górze. Po 9 paczek na każdy rząd. Czyli co ja z tego ułożę? Ze dwa rzędy? Co to jest? 18, tak. I no i później dalej trzeba się rozkładać. Rozłożyć ile się da i później będziemy dalej po prostu już na dachu. To chyba zacznę rozkładać po prostu do wysokości tylu, ile mam krawędzi. I tyle, powoli jechać, a później górę będziemy dorabiać. Tylko będę zostawiał dachówek tyle, ile trzeba na górze i będzie z góry. Dam bardziej w sumie w bok, żeby mieć trochę miejsca tutaj. Bo to będą dwa rzędy do rozłożenia, czyli jeszcze nawet. Dobra, to lecę na górę i działam. Jednak po 8 paczek potrzebuję na każdą tą. A policzyłem, nie wiem czemu po 9. Więc tak też daję. Chyba zdążę jeszcze przed opuszczeniem się. Widzę tu większy wysięg, więc one ma tendencję do szybszego wtedy opadania. No i dobra, zaczynam układać. Decyzja padła, że nie rozpakowuję całego dachu na raz, bo mi plecy strzelą i się zagotuje mi płyn chłodniczy. Także na razie polecimy z tym. Pierwszą cały ten rząd od krawędziówki będę spinkował, a później tutaj to już następne będziemy lecieć sobie co trzeci, nie? Czyli raz, dwa, to nie, to czwarta będzie, to nie. Aby trzymać się linii, żeby nic nie uciekło. I tak jakoś powoli przebrniemy. Mam tylko nadzieję, że dostanę ten telefon, że te krawędziowe są i zaraz u mnie będą, bo tak nie po kolei trochę to robię, no ale co? Miały być w poniedziałek, jest dzisiaj środa, a ich nie ma. No życie, co zrobić? No. Trochę tego dzisiaj. Na pewno dzień jakoś zleci, a robota też jakaś pójdzie, nie? Mam niezłą lipę z tym ładunkiem, już przestawiłem się, ale i tak źle jestem ustawiony i zjeżdża, zobaczcie, sam w prawo mi zjeżdża ta paleta. Więc nie dam rady tak rozładować. Pierdzielona, kurde, jeszcze źle wziąłem, w ogóle to, że wziąłem źle tą paletę. To jest pierwszy, ale muszę zjechać z tym na dół, bo ja pierdzielę, nie? Bo muszę podjechać od tamtej strony, żeby być tak jakby... No żeby waga nie parła tak na prawo, bo inaczej będzie lipa, także zjeżdżam z tym w dół, zanim to wypieprzę na ziemię, lipa. Dobra, udało się z drugiej mańki to podebrać, także rozładuję trochę, zawsze to będzie lżejsze, muszę po córkę już zaraz lecieć, więc też nie mam nie wiadomo ile czasu, ale chociaż parę sztuk, żeby to rozładować, kurde. Szybko zjeżdża w dół, pierdzielona. Jeszcze te luzem tutaj, kurde. A, bo tak sprawdzałem te odcienie. To rozładowuję ile się da i spadam. Widzimy się po powrocie. Dobra, jestem z powrotem. Zaczynam, zabieram się za robotę. Układam... O, kurde, gdzie lecisz? Układam te dwa kolejne rzędy. Nawet więcej chyba. No nie wiem, za czym ile starczy. I później znowu dachówa na górę. I tak po kolei na razie. Lecimy z tym. Czekajcie, tego tu atakuje. Tego tu, tego tak. Tego tutaj od razu. Spinaczkę. No, będę musiał iść tam te nowe spinki wziąć. Bo tych już dużo nie zostało. Także 400 poszło do tego momentu. No tu na luzaku 600 powinno styknąć. Może na garaż trzeba dokupić paczkę. No zobaczymy. Dobra, będę zaczynał zaraz bić drugi rodzaj tych spinek. Zobaczymy jak to będzie szło. Mam nadzieję, że ok, że moje wczorajsze podejrzenia to tylko były takie bezpodstawne czepialstwo. Zaraz zobaczymy. Tak, o. Co to takie? A to rozgięty jest, bo ja wczoraj porozginałem niektóre. Akurat wziąłem tego rozgiętego. No i chyba tak się okaże, że po prostu się przypierdzielałem, ale haczyki gorsze są na przykład. Bo jest tylko 90 stopni i nie ma jak bić tego. No, ale wiocha będzie. Nabić ręką też czego nie idzie wcisnąć, więc na pewno są gorsze. To są z Eurowenta i powiem wam, że kiszka. Już widzę, że będzie kiszka.
Wiadomo, że kwestia przyzwyczajenia przybicia pora, ale przybicia paru, ale co za lipa. Tamte stare, nie mam jak teraz pokazać, miały ten haczyk taki, tu zawija coś, że można było w niego uderzać, a tutaj przyrzdzili na tym, na kurde... No lipa, no ja pierdzielę, będę się teraz męczył, żeby wbić jednego pierdzielonego haczyka. Zobaczcie. Zaraz mi szlak trafi jasny z tym. Kurde, trzeba było brać tamte, a nie. Zamówił więcej tańszych, to mam teraz. Chyba technika uderzania tylko się zmienia po prostu i tyle, no. Trzymać będą trzymać, nie? Do góry nie poleci, także to swoją pracę wykonają, tyle, że muszę się przyzwyczaić do nich. Tamtych nabiłem te 400 sztuk, więc trochę się pozmieniało teraz. Dobra, mam pierwszy rząd. Lecę z następnym. No i okej, lecę z tym sobie dalej. Dachówki nie będzie chyba. Tej krawędziówki nie wiem kiedy będzie, powiem wam szczerze, bo jakaś tam wyszła lipa, jak to mówię, niesłowność ludzka wychodzi i tyle, nie? Nie mówię tutaj o Marcinie z hurtowni, tylko mówię tam o gościu, który miał mu to wysłać, prawdopodobnie zawalił i tyle, więc lipa, no ale jak to jest, chciałem pomóc, a wyszło jak zawsze, także nie wiem co będę robił. Z jednej strony myślę o tym, żeby wejść na działówki jutro, ale z drugiej strony będzie ładna pogoda, nie wiem czy mi nie szkoda, bo w przyszłym tygodniu pokazują deszcze, więc ja jeszcze mam tego trochę czasu, to też nie jest jakieś krytyczne, że jadą tu z tymi oknami, jadą dach nieskończony, o Boże, co się stanie, jakaś tragedia wielka, chociaż i tak mam, myślę, że się wyrobię, nawet jeśli by miało w poniedziałek ta krawędziówka przyjechać. Oczywiście mam nadzieję, że tak nie będzie, bo też nie lubię, jak ktoś nie idzie nie po kolei, ale jak to mówię, nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu tak naprawdę. I a ja akurat w tym momencie nie mam na to wpływu, więc nie ma co się tym orać za bardzo. I nie wiem, powiem wam szczerze, czy nie zacząć jutro z tej strony ciachać krokwi w garażu i może tam coś ruszyć, choćby z tego powodu, że jakby się czołową deskę przykręciło, to może można było pomyśleć o tym, żeby zacząć trochę to łacić. Tylko musiałem też ład policzyć, ile będę potrzebował, ale to po rozstawie będę już wtedy wiedział, ile potrzebuję. To bym zadzwonił do Huberta i może by się zaczęło z tamtej strony dawać, po prostu żeby membraną było chociaż opierdzielone, nie? I trochę ołacone, jakby z tą bramą gościu wjechał, to już nie będzie zawsze tak tam nic zaciekać nam, tylko będzie to, można powiedzieć, przykryte. Więc taki plan być może jutro będzie, nie mówię, że tak będzie na 100%, bo rano mogę dostać telefon, że o jest i tyle, nie? Wiecie jak to jest, jak czeski filmy i nic nie wiadomo, to czasem dzieją się rzeczy różne. Nie wiemy kiedy się wydarzą tak naprawdę, więc zobaczymy. No nie ma co tu płakać za bardzo i tyle, no co. No i co? Co dalej? Co robić? Jeszcze chyba dzisiaj porobię do końca ten rząd i nie wiem czy nie rozpakuję jeszcze jednej palety, powiem wam, i czy to nie będzie na dzisiaj koniec, bo trawa rośnie. A kurde, jak to mówią. Trzeba by było skosić, nie? Już coraz rzadziej teraz będę kosił, ale skosić trzeba, więc... Właśnie tam, kurde. Więc trochę czasu będzie mi na to potrzebne. No i tyle w sumie. Jadę dalej. Te spinki Eurowenta gorsze, wam powiem. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak tamta... Ktoś by chciał, jak tamta nazwa jest, to dawajcie cynę, to luknę tam, bo nie pamiętam. Patrzałem, kurde, jakoś wyszło z głowy ta nazwa. Na W jakaś chyba. Dużo lepsze niż te. Chociaż te też nie są złe, trzymają, ale jakoś tak przy przybijaniu, nie wiem, mi się daje, że ciutki gorsze są, kurde. Co prawda nie muszę ich palcem jakby nabijać, ale no te profil mają gorszy ten, nie? Tutaj o, gdzie lecisz, kurde. Profil mają trochę gorszy, więc no jest jak jest. Dobra, to lecę jeszcze tutaj, ta pęknięta gdzie do wyjazdu. No i chyba trzeba ładować następną ilość i tyle. Dobra, jeszcze się na pewno odezwę. Mam rozładowaną tą całą, zjeżdżam na dół teraz i będę kończył, słuchajcie, na dzisiaj, bo no już dzisiaj nic więcej nie zrobię, tylko posprzątam tu, ogarnę te palety, ze z tyłu wywiozę i na dzisiaj koniec. Coś tam jest ruszone do przodu, coś tam poszło. No i co więcej, aby jutro też poszło chociaż tyle, to
to będzie dobrze. Tyle mamy, nie wiem na ile widzicie. Ja spadam szybko na chałupę teraz, bo koszulka cała mokra, więc zanim zacznę kosić trawę, to trzeba się w suche coś przebrać, bo inaczej to będzie słabo. Dobra, to uciekam. Do jutrka, zobaczymy co wymyślimy jutro. Nie wiem jak tak naprawdę. Zobaczy się. Także trzymajcie się, cześć. Na razie, pozdrawiam.